wróciła, że Państwo pracują z dziećmi też młodszymi takimi, z małczami, tak? I jak można się pobawić się trochę językiem, pobawić frazeologią, pobawić wierszykami, ale nie tylko. No i też mam coś dla starszych dzieci, czyli tutaj konkretnie mam na myśli wywiad, tak? Wywiad, bo umówmy się. Najczęściej jest tak, i to działa to też w przypadku naszych uczniów. Dzieciaki nie chcą czytać Mickiewicza. Dzieciaki nie chcą się uczyć na, nie wiem, słowackim, tak? Czy na kochanowskim. Oni tego kochanowskiego to tak mają. Legenda o świętym Aleksym trzeba dzielić na takie fragmenty, żeby oni się nie zanudzili na śmierć. I ja tak faktycznie robię, że dzielę takie kawałeczki, oni czytają po 5 linijek, no i każdy czyta na głos po 5 linijek i tłumaczy, bo oni po prostu umierają z nudów. Najlepiej dzieciaki uczą się języka na rzeczach, które ich dotyczą. No i teraz kwestia żona. O ile z dziećmi małymi to może być wierszy, bo dzieciaki się przy tym nie bawią, o tyle ze starszymi, takimi starszymi jak te moje dzieciary, jest problem taki, że ich niewiele interesuje. I z nimi to trzeba trochę inaczej. No więc, przygotowałam do Państwa jeden z artykułów, tak, który dotyczy ich idolów. Ich idolem współczesnej młodzieży jest Justin Bieber, piosenkarz, Kanadyjczyk, z tego co mi się wydaje, który śpiewa różne takie piosenki, trochę o miłości, trochę o tym, co interesuje nastolatków, tak? Natomiast czy one są bardzo treściwe? Nie wiem, nie mi to oceniać. Chodzi o to, że podoba się to dzieciakom. Skoro się podoba dzieciakom, to my w takim razie zróbmy z nimi tłumaczenie artykułu. Proponuję, żeby Państwo się podzielili na dwuosobowe drużyny. Tak? Dwuosobowe drużyny i... Ja to do Pani z naszej grupy. Tak? Znaczy, no podzieliliśmy się. Numery stron, tak? Tu jest dla grupy numer 6. Gdzie? Utonęłam w kartkach. Świata są pozbawione kreatywności. Dlaczego? Bo jak ja byłam mała, to miałam lalkę i dla tej lalki uczyłam się na drutach robić swederek, szyłam spódniczkę, a teraz Barbie ma pełen ten, tak? Ale czasami jest tak, że są dzieci, że im się rzuci papier kolorowy, klej i coś jeszcze i one fajnie zrobią, to Państwo sami widzą, tak? Jakąś dekorację. Był taki czas, że oni niechętnie robili na przykład gazetki, bo nie wiedzieli jak. Najlepiej to wydrukować, komputer i... Ale ostatnio na przykład przyszły dziewczyny, bo pojawił się na ten 20 listopad dzień bez papierosa, ma być dzień profilaktyki i mówię, no trzeba zrobić jakąś gazetkę, to może jakieś lotki wydrukujemy, nie? A dziewczyny mówią, zresztą, ja mam pomysł, tak? I ona zrobiła z dwóch kartek tego papierosa takiego, nie? To jest, jak się wchodzi, już Państwo zwrócili. Czyli już coś się pojawiło, tak? I wiem, że już tą osobę można wykorzystać, można ją trochę popchać, coś jej podpowiedzieć. Następnym razem kilka rzeczy jej podpowiem i też już będzie zupełnie inaczej. Czyli to na tej zasadzie, że nie gotową rzecz, ale też zobaczyć, w kim jest potencjał i co my z tym możemy zrobić. I ocena grupy, proszę Państwa, to jest naprawdę ogromna sztuka, ale też ogromna wartość. Od kilku lat, zupełnie przez przypadek, bo były zawsze biwaki integracyjne, ale czasami były, no bo tak, wrzesień się zaczyna, jest zimno, to były na przykład na wiosnę, ale kiedyś ktoś napisał w Węgorzewie projekt na biwak integracyjny dla dzieci gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na tydzień czasu w ośrodku. I oni mieli w tym projekcie wszystko opłacone.
No więc, no dobra, wchodzimy, tak, na 5 dni. No dyrektor powiedział, 5 szkolnych to nie, czyli sobota, niedziela i środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. No, no dobra, zobaczymy, tak. Słuchajcie, byliśmy z tymi dzieciakami 5 dni. Ja, jako pedagog, przygotowałam program profilaktyczny i program do integracji i poznania klasy. Słuchajcie, no, coś nieocenionego. Jak wychowawca przez 5 dni widzi nową grupę, która sprawdza się w różnych warunkach. Oprócz tego, jak robi zajęcia integracyjne w szkole, to tak. Próbuję coś zrobić, ale jest za wąsko, bo klasa jestem. Tu obok ktoś ma lekcję, nie może być głośno. Zaczynam coś robić. Słuchajcie, to nie jest tak, że żeby grupę poznać, to mówię 20 minut na to, tak? Trzeba zacząć działać. Bo w szkole oczywiście ja bym też to poznała. Tylko dłużej, to zajmie mi dużo czasu. Na mój samo miejsce, nie mieszaj tam moich drugiemu. Na wczesnych etapach pielgrzymki, w głębi byłego terytorium sowieckiego, pielgrzymi nie wzbudzają zainteresowania miejscem. Sytuacja zmienia się radykalnie w miarę zbliżania się do sanktuarium leżącego przy polsko-białoruskiej granicy. Ich pojawienie się w katolickich wioskach staje się wielkim świętem i radością dla mieszkańców. Dziesięcioleciach wojującego ateizmu i zniewolenia setki tysięcy ludzi